Dziś rozpoczynamy Dni Jaworzyny Śląskiej. Co znalazło się w programie? Tak, rozpoczynamy święto naszego miasta. Rozpoczynamy dzisiaj o godzinie 16 zabawami i turniejami dla dzieci organizowanymi przez Klub Młodzieżowy działający przy Ośrodku Kultury w Jaworzynie Śląskiej. To program na całe 2 godziny przygotowany przez naszych wolontariuszy specjalnie na Dni Jaworzyny Śląskiej. O godzinie 18 rozpocznie się mini gala Disco Polo, podczas której wystąpią tacy artyści jak Arek Kopaczewski z największymi przebojami muzyki Disco Polo właśnie, potem zespół Model MT i Modelinka, a następnie zespół Masters. No i dzisiejszy dzień zakończymy zabawą taneczną, która potrwa do godziny 2 w nocy. Początek Dni Jaworzyny Śląskiej to także bezpłatne badania. Dla mieszkańców Jaworzyny Śląskiej przygotowaliśmy takie badania jak pomiar cholesterolu, cukru we krwi, ciśnienia tętniczego. Można zbadać kości, czyli tak zwane badania w kierunku osteoporozy. Można skorzystać również z porad dietetyka, zrobić analizę masy składu ciała. Również są badania spirometryczne oraz badania wzroku. Można skorzystać również z porad fizjoterapeuty oraz wykrywania wad postawy u dzieci i młodzieży. A co jutro? A jutro także rozpoczynamy o godzinie 16 występami lokalnych artystów i zespołów, które potrwają do godziny 19. O godzinie 19 na scenie zaprezentują się lokalni wykonawcy muzyki reggae z odrobinką rapu. Następnie o godzinie 20 w podobnych klimatach na scenie wystąpi Paxson, a około godziny 21.30 gwiazda Dni Jaworzyny Śląskiej, czyli Cleo. Nie po raz pierwszy zresztą w Jaworzynie Śląskiej. Tak, nie po raz pierwszy w Jaworzynie Śląskiej bywa Cleo, ponieważ w tym roku nakręciła teledysk w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, ale na estradzie zaprezentuje się w Jaworzynie pierwszy raz.